Let it snow, let... Dzień dobry, witam was bardzo, bardzo gorąco, kochani kinomaniacy. Czuć już w powietrzu te nasze wspaniałe, polskie, niepowtarzalne święta. Czeski karp, rosyjska choinka i te niezwykłe zabawki prosto z Chin. Uwielbiam, kocham święta. Oh, can I at least take this hat off? No! I love the hat! Oh. I love the hat! Okay. Mikołaj to jednak świetna fucha. Ten to się napracuje ciężko. Ale teraz, moi drodzy, jeszcze jedna pewna zaległość, o którą mnie cały czas męczycie. Chodzi o film Grawitacja, który akurat, moi drodzy, wraca do kin, do IMAX-a, więc macie jeszcze jedyną niepowtarzalną okazję przez najbliższe 60 tygodni zobaczyć to. No, może trochę krócej. W każdym bądź razie, uwaga, teraz będzie ogłoszenie. Film Grawitacja to nie jest film science fiction. Nie ma tam żadnych gwiezdnych wojen, żadnych strzelanin, żadnych obcych, tylko Rosjanie coś jak zwykle spieprzyli. A tak ogólnie to jest opowieść o trójce... No dobra, ci, którzy jeszcze nie zginęli. Trójce kosmonautów, którzy naprawiają kosmiczny teleskop. Wszystko idzie spokojnie, powoli, a potem... Jep! Explorer's been hit. Explorer, do you read? Explorer, over. Explorer. Astronaut is off structure. Dr. Stone is off structure. What do I do? Dr. Stone detached. No. You must detach. If you don't detach, that arm's gonna carry you too far. Listen to my voice. You need to focus. I'm losing visual of you. In a few seconds, I won't be able to track you. You need to detach. I can't see you anymore. Do it now. Jeżeli oczekujecie po grawitacji adrenaliny i emocji, to ten film daje tego ogromną, moi drodzy, dawkę. I robi to w sposób wręcz epicki, momentami tak poetycki, niesamowity. Film w sumie jest prostą historią o sile i wytrwałości człowieka, ale to, co najważniejsze, jest ukryte w obrazach i między obrazami. To jest niesamowite. Film wizualnie jest oszałamiający, po prostu niewiarygodne, jak oni w ogóle to zrobili. Chyba nigdy jeszcze w historii kina nie widziałem takich efektów specjalnych ukazujących ludzi w przestrzeni kosmicznej. Rewelacja. Explorer, do you copy? Houston, do you copy? Houston, this is Mission Specialist Ryan Stone. I am off structure and I'm drifting. Do you copy? A więc, moi drodzy, film Grawitacja na 10 w skali Kinemaniaka daje temu filmowi 8. Niewiarygodne, fantastyczne efekty, choć tylko kosmiczne. I te 8 punktów za niesamowitą wizję. A teraz wracamy już do tego, co aktualnie w naszych kinach, chociaż Grawitacja też trafiła z powrotem do kin, a więc pewnie jeszcze pamiętacie sprzed roku pierwszą część filmu Igrzyska Śmierci. A teraz mamy już część drugą, kontynuację, w której nasza bohaterka Katniss żyje w takiej swojej złotej klatce, ale dobrze też pamięta, że oszukała, ośmieszyła władców ich życia i śmierci. A oni tego nie wybaczają. I stała się też w pewnym sensie symbolem buntu. The victors of the 74th Hunger Games, Katniss Everdeen and Peter Mallark. She's not who they think she is. She just wants to save her skin. Simple as that. She has become a beacon of hope for them. So she has to be eliminated. What do you think? I agree she should die, but in the right way, at the right time.
Katniss Everdeen is a symbol. You don't have to destroy her, just her image. Show them that she is one of us now. Let them rally behind that. Zaskakujące, jak wiele głębszych i mocniejszych treści można wpakować w film, kiedy jest dobra reżyseria i świetne zdjęcia. I powiem wam, że tutaj historia jest opowiadana w obrazach. Dużo rzeczy jest przekazywanych bez dialogu, tylko właśnie wizją, i to bardzo mocny punkt tego filmu. Kiedy Katniss wyrusza na takie zwyczajowe tournée po dystryktach, zaczyna widzieć, że coś dzieje się złego. Widzi coraz większy terror i ucisk i... Please just help me get through this trip. This trip doesn't end when you get back home. So what do we do? From now on, your job is to be a distraction so people forget what the real problems are. Bardzo rzadko zdarza się, że film jest lepszym, pełniejszym odbiciem książki. A tutaj, w tej drugiej części, to się udało. I głównie dzięki fantastycznej Jennifer Lawrence, która dała głównej bohaterce Katniss swoją twarz i emocje. Naprawdę, zobaczcie, jest znakomita. Szczególnie początek filmu to fantastyczna ekspozycja strachu, brudnej polityki i terroru, w których mieszają się i miotają nasi bohaterowie. I tych kilka złamanych postaci, kiedy nagle widzimy, że przez kostium i jaskrawe makijaże zaczynają się przebijać jakieś emocje. Chin's up, smiles on. There she is, Captain 17, the girl on fire! People are looking at you, Katniss. You've given them an opportunity. They just have to be brave enough to take it. You saved my life. You gave me a chance. Yes, to live. No, to do something. We have to go, Gail, before they kill us. They will kill us. To naprawdę mocne kino z bardzo mocnym przekazem. I wydaje mi się, że warto to zobaczyć. A więc, moi drodzy, Igrzyska Śmierci. Pierścieniu ognia. Ona się nie zmieści. I daję temu filmowi, moi drodzy, 7,5. Mroczne, brutalne i daje do myślenia. Zobaczcie. Poznajcie adwokata. No, w tym filmie nie ma on ani imienia, ani nazwiska, który postanawia zrobić skok na kasę. I zaczyna robić interesy z pewnym baronem narkotykowym. What are you gonna use for money? I've got some money. I don't think so. If you had any serious money, you wouldn't be this jackpot in the first place. I might. Ah, yeah? Well, I know why I'm in it. Do you? Sure. Same as you. Greed. Yeah. Now, you got in trouble. You got in trouble. I tried to appeal to your greed 2 years ago. No deal. Now it's too late. It's too late. What do you think I should do? I don't know, counselor. I don't know. Jak człowiek raz zacznie robić brudne interesy, to ciężko się już z tego wycofać, bo wokół pełno hien, szakali, oscarowych aktorów, gepardy jakieś. A tak na poważnie, to siedząc w kinie, zastanawiałem się, jak długo jeszcze wytrzymam tę przerażającą nudę, która waliła z ekranu. I te koszmarne dialogi, takie podobno specjalnie kiczowate i przegadane, które miały ukazać jakąś głębię? Drugie dno? Trzecie dno? A może tylko dno? Nie wiem. I don't think I miss things. I think to miss something is to hope that it will come back. But it's not coming back. You don't think that's a bit cold? I think truth has no temperature. Prawda nie ma temperatury? Wow, mocne to. Może miałem zły dzień, ale adwokat zmęczył mnie okrutnie. I nawet nie wiem po co. No bo jaki jest główny przekaz? Że światem rządzi kasa i chciwość? Bardzo odkrycze, naprawdę. Trzeba było aż zrobić z tego film. Niestety, dla mnie Adwokat, czyli najnowszy film Ridleya Scotta, to kolejna po Prometeuszu długa, nudna, raczej porażka i rozczarowanie. Tak jak Prometeusz jeszcze jakoś się bronił, tak Adwokat... Nie. You should be careful what you wish for. You might not get it. Yeah.
Film Ridleya Scotta, Adwokat. Na 10 w skali kinomaniaka daję temu filmowi, moi drodzy. Trzy i pół. A to pół to za pewną scenę Cameron Diaz z pewnym samochodem. A ja jeszcze pamiętam młodą Cameron Diaz, kiedy z takim innym, jak wzięła do ręki rurę. Muszę sobie kupić nawet samochód. Cameron była naprawdę niezła, ale ci smutni gangsterzy z Adwokata to słabo. A, czy pamiętacie tego, jakże miłego, pełnego radości, życia i humoru włoskiego biznesmena? Tony był niepowtarzalny. Tony Soprano stał się ikoną, a James Gandolfini dzięki tej roli zyskał sławę i uznanie. A teraz na naszych ekranach możecie zobaczyć niestety ostatni film z jego udziałem. This is Albert. Hey. Hi. Eva was just telling me there is not one guy at this party that she's attracted What? To. Really? He's kind of flabby and middle-aged. You're wearing your pajamas? I have to be comfortable. But I can see your penis. What? Oh my god. But he's sexy to me. Want a kiss? I nagle, boom! To znaczy, może nie tak nagle, ale reżyserka tego filmu zaskakuje nas dosyć raptownym zwrotem sytuacji, a nasza główna bohaterka Ewa ma szansę jedyną niepowtarzalną poznać wszystkie wady, może parę zalet też, swojego nowego faceta. Tylko pytanie, czy opinia byłej żony to prawda, czysta prawda i tylko prawda? That new client of mine is Albert's ex-wife. I've been listening to this woman say the worst things about the guy that I'm starting to really like. When Albert and I first started dating, he made this great dish, spaghetti. With eggplant and mozzarella. But it turned out that was the only thing he could cook. Should I stay or should He's like a human trip advisor. Albert is not a hotel. If you could avoid staying at a bad one, wouldn't you? Film ani słowa więcej. Inteligentny, zabawny i uroczy film. Taka komedia romantyczna, ale trochę inaczej, bo i bohaterowie mają około 50, a i cała historia jest mądra. No i powiem wam, że ten film po prostu bawi, wzrusza i to nawet wzrusza podwójnie, bo to w końcu ostatnia rola słynnego Tony'ego Soprano, czyli Jamesa Gandolfiniego. I rola bardzo zaskakująca dla wszystkich, którzy go znają z tego kultowego serialu. Na 10 w skali kinomajaka, moi drodzy, 7 punktów. Przeuroczy film, który oglądałem z uśmiechem na twarzy i taką małą łezką. I to tyle w dzisiejszym kinomaniaku, moi drodzy. Grawitacja, Igrzyska Śmierci, ani słowa więcej, znakomite filmy. Każdy z nich, myślę, że spokojnie możecie się wybrać do kina. Pamiętajcie, w kinomaniaku zobaczycie to, na co warto wybrać się do kina, a na co absolutnie nie. A więc do zobaczenia już wkrótce.